Te puchary nie wzięły się z Niko. zdarzyłem się zrobić rezonans magnetyczny i zobaczyć, co się dzieje z tymi kolanami. Co mnie skłoniło do zrobienia rezonansu magnetycznego? No oczywiście kondycja moich kolan, bo miałem takie sytuacje, że naprawdę ból sięgał zenitu i normalnie miałem po niektórych, że tak powiem, formach wysiłku, łzy w oczach. Na początek dla tych osób, które są tutaj nowe, które oglądają to pierwszy raz, też, na to zaraz zresztą powiem, Mała, krótka historia, kim jestem i o co tu właściwie chodzi. Zacząłem skakać jak miałem gdzieś 13 lat. Bardzo szybko ta skoczność u mnie się rozwijała. W wieku 14 lat robiłem już wsady na wymiarowym koszu, mając 1,70 m wzrostu, znaczy wsady. Zrobiłem pierwszy wsad i miałem już gdzieś w okolicach metra. Wyskoku mając 14-15 lat. No, może przesadziłem troszkę, ale skakałem niesamowicie wysoko. Od tamtego czasu z mniejszymi, większymi przerwami skaczę 20 lat. 20 lat, z czego większość życia jest to wyskok nawet sięgający 120 paru centymetrów, czyli taki elitarny, można powiedzieć, rzadko spotykany poziom. I gdy byłem młody, jak każdy młody chłopak, który gdzieś tam zaczynał swoją, nie wiem, przygodę z wyskokiem, no, głupie treningi na wyskok, super danki, których nie polecam robić, które zajechały mi kolana, no i miałem naprawdę dużo rzeczy z tymi kolanami, wizyty u ortopedy, gdzie ledwo moja mama mnie po schodach wprowadzała do ortopedy. Co tam było, co prawda nie mam tej dokumentacji medycznej sprzed lat, bo to już minęło trochę. Ale mam na przykład tutaj zdjęcie, co prawda nic podejrzewam, nie zobaczycie za wiele, ale musicie mi zaufać. Jest to moje RTG z 2006 roku, czyli z, mając 17 lat już, co prawda, więc trochę później, pokazujące końcowy etap ozgot szlatera. No i właśnie gdy byłem młody, miałem ozgot szlatera. Hmm, który które co prawda nie zostawił jakichś większych y, guzowatości powiększonych u mnie i miałem co jeszcze, miałem kolano skoczka, miałem rozmiękanie chrząstki stawowej, miałem tam jakieś przeciążeniowe y, sprawy. No i gdzieś tam, gdzieś tam z tego wyrosłem, że tak powiem. No ale y, jakiś tam jakaś tam delikatnie powiększona guzowatość po ozgot szlaterze została. I cała moja historia związana ze skakaniem jest gdzieś oparta na tym, że Raz było lepiej, raz było gorzej. Było tak, że mogłem skakać i po 4 godziny i nie miałem żadnych y, boli. powiedzmy w okolicach 21 do 25 roku życia. Mogłem na drugi dzień i skakać i śmiałem się ze wszystkich, a moimi kolanami to nic nie jest, nic mnie nie boli, jest wszystko ok. No ale potem, po 25 roku życia było coraz gorzej. No... Najgorszy stan kolana, że tak powiem, jeśli chodzi na przykład o kolano skoczka, osiągnąłem w 2014 roku, gdzie na USG okazało się, że praktycznie mam tak naderwane, więc ono grozi zerwaniem. No ale wtedy miesiąc, magiczne sposoby, yy, suplementacja, ćwiczenia, wszystko co się dało, fale uderzeniowe, ogarnąłem to na zero. I potem gdzieś tam właśnie, do dzisiaj, dzisiaj mam 33 lata, do tego czasu. Kolano, skoczka, gdzieś tam mi towarzyszyło. Raz, lep raz było lepiej, raz było gorzej, raz wyleczyłem, miałem parę miesięcy spokój, raz pojawiało się coś innego. Ale teraz, drodzy państwo, przejdźmy już do meritum. Co się dzieje w tym kolanie po 20 latach yy, skakania. Yy, od jakiegoś czasu, jak zauważyliście, nie skakałem już. Nie skakałem już z tego względu, że naprawdę czułem yy, mieląkę w swoim. Kolanie po prostu wydawało mi się i czułem, że jest tam dramat, że grozi mi po prostu na starość endoproteza. No nie oszukujmy się, ale wsady i skakanie na takim wysokim poziomie, dźwiganie ciężarów, yy, dużych ciężarów, no niestety no doprowadza do szybszego zużycia i do bardzo dużych obciążeń. No i. Ból oczywiście, guzowatości, którą mam powiększoną i teraz na przykład nie wiem, czy będzie widać, jak Wam pokażę tu na, na, na szybko, albo nawet nie będę podnosił. Widzicie, co tutaj się dzieje? Mam tutaj powiększoną taką guzowatość, ale nie jest to guzowatość. Zawsze to było uznawane, bo gdzieś to badałem, robiłem USG, że to są zwapnienia. To są takie następstwa kolana skoczka. Tworzą mi się zwapnienia, mam taką tendencję. No ale już od dłuższego czasu, naprawdę dłuższego czasu miewałem straszne takie kucia punktowe w kolanie i po skakaniu albo w trakcie skakania była totalnie lipa. Nie mogłem zgiąć kolana poniżej 90 stopni, bo tam pojawiał się ostry ból. Yy... Ogólnie objawy były takie jak pęknięcie łąkotki. No byłem 100% przekonany, że to jest pęknięcie łąkotki, więc musiałem zrobić rezonans, odważyć się i wiecie co? Ja po tylu latach skakania, ja po prostu się bałem zrobić rezonans. Bałem się jak ognia zrobić rezonans, bo yy, myślałem, że dowiem się tam, że no niestety yy, chrząstka zużyta, wszystko lipa, łąkotki zniszczone. I tyle. I będzie to dla mnie taki wyrok, więc wolałem odciągać ten rezonans. No i zrobiłem ten rezonans. No to teraz już przechodzimy sobie do tego, co wyszło na tym Rezonansie. Przy okazji zrobię Wam szybki tutorial, co możecie zrobić na, zobaczyć na zdjęciu z rezonansu. No więc zrobiłem sobie rezonans, zrobiłem sobie. Zrobiłem go sobie w profamilii w Rzeszowie. Kosztował mnie 570 zł i zawczasu mówiłem się do bardzo dobrego, jednego z najlepszych chirurgów, ortopedów Łukasza Białka, żeby ten rezonans też zobaczył. Miałem wizytę. Więc rezonans miałem w czwartek, wizytę u. Łukasza Białka miałem we wtorek. I teraz tak. No i przyszedłem, oczywiście. Najpierw nie miałem, nie miałem wyników rezonansu. Tu jest wynik rezonansu, ale nie miałem wyników rezonansu. Miałem płytę, miałem zdjęcia i zaczynałem, zaczynałem się doszukiwać wszystkiego. Normalnie, jak odpaliłem rezonans, to wiecie co ja widziałem na rezonansie? Ja na rezonansie widziałem wszystko. Widziałem pęknięte łąkotki, widziałem wszystko urwane, widziałem dramat. No i już jak szedłem do mm, ortopedy, no to byłem zesrany i opowiadam mu jak to wygląda, zresztą on mnie kojarzy, bo ja byłem u niego właśnie z tym kolanem skoczka w 2014 roku i wie jak skacze i wie co robię, no i to się tak odwlekało, odwlekało, w końcu trafiłem do niego, no i opowiadam mu. I on tak otwiera ten rezonans u siebie, patrzy na to kolano i mówi, wcale nie jest tak źle, I ja tak zgłupiałem, ja mówię, jak nie jest źle? No, mówi, że. Łąkotki na pewno nie są calutkie, łąkotki są eleganckie, yy, krzyżowe są całe, chrząstki są całe, mam po prostu te zwapnienia yy, w okolicy guzowatości, przewlekłe, właśnie przewlekłe takie zapalenie, <laughs> i w środku gdzieś w kolanie, mam dwie jakieś małe torbiele czy czyste. Czy cysty, które mogą uciskać i powodować ten stan zapalny. No i teraz nie wiem, czy będzie tu coś widać, ale może sobie troszkę przesunę. Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że będzie coś. Mam nadzieję, że będzie coś widać. No, coś widać nie za wiele, ale może coś tutaj pokażemy. Nie będę wam pokazywał oczywiście wszystkich. Z z obrazów z rezonansu, ale kilka rzeczy Wam tutaj ciekawych pokażę. Na początek, no to wiadomo, kolano nam się tu ładnie obraca, jak ja sobie mm, to wszystko tutaj przekręcam. To jest kościół tu mamy rzepkę, piszczel. No i dobra, spójrzmy sobie, co tutaj się dzieje w okolicy guzowatości. Tu możecie zobaczyć, że mam naprawdę bardzo duże zwapnienie, i to jest takie nie w, jed... nie w całości, tylko widać tutaj na przykład jakiś odłamek wyżej. I to wszystko jest, można powiedzieć, więzadle rzepki. No i to powoduje u mnie oczywiście cały czas, że gdzieś tam jest ten stan zapalny i cały czas gdzieś tam mnie to po przeciążeniu boli. Ale o ty kurła, prawie żebym rozwalił wszystko. Elegancko. Tak ma być. Ofiary muszą być. No i widać tutaj to yy, zwapnienie. To jest tutaj to, co mam ten guzek z przodu. No, ale idziemy sobie dalej. Tutaj widzimy sobie oczywiście więzadła, krzyżowe. Jak będę obracał, to będzie to widać. Patrzcie na przykład na kość udową. Tu widzicie to, co jest tutaj wokół. To jest chrząstka. Chrząstkę mam całą. Jak się okazało, zresztą przeczytam Wam na opisie, to dokładnie się dowiecie, mam chondromalację pierwszego stopnia, więc właściwie chrząstkę mam naprawdę w dobrej. Kondycji. Mam jeszcze tutaj zwapnienia w górnym biegunie rzepki, jednak od wielu, wielu lat nie powodują one u mnie totalnie żadnych dolegliwości. O, tutaj widać fajnie. Dolegliwości bólowych. No, wiadomo, że ciało Hoffa jest takie jak zmielone, ale to wszystko wygląda naprawdę nieźle. Na przykład. To zdjęcie też się nadaje, ale pokażę Wam inne zdjęcie. Pokażę Wam zdjęcie, gdzie możecie zobaczyć łąkotki. I patrzcie. Nie muszę mówić, co widzicie, ale te tutaj ciemne przestrzenie, oto to to i to to to, to są łąkotki. I nie ma tu sygnałów, żeby było gdzieś pęknięte. Łąkotki mam całutkie. No ale teraz nie będę tutaj. Gadał za długo, bo tych zdjęć jest naprawdę tutaj bardzo dużo, i drodzy Państwo, moje kolano po 20 latach skakania jest w dobrym stanie. Kumacie to? Moje kolano jest w dobrym stanie, jednak gdzieś są tam zmiany takie, które potrafiły mnie do US mm, doprowadzić. I teraz Wam przeczytam dokładnie opis rezonansu. Yy, wynik 3.10.2022 2022 Prawidłowa ilość płynu w stawie kolanowym i jego zachyłkach. Maziówka nie pogrubiała. Miazga. Guzowatość kości piszczelowej wykazuje znaczne pogrubienie, to o czym mówiliśmy, częściowe oderwanie od trzonu kości piszczelowej i rozfragmentowanie. Obecny w tej okolicy dyskretny obrzęk szpiku kostnego kości piszczelowej. Czyli to, o czym mówiliśmy, ta powiększona tutaj guzowatość, jedni nazywali to zwapnieniami, że to są zwapnienia. Tutaj, tutaj jest opisane to jako oderwany fragment kostny. Nie będziemy dążyć, co to jest, czy to jest kostne, czy to jest właśnie jakieś takie z tych zmian. Przyczep dalszy, więc zadła rzepki pogrubiały o podwyższonej. IS. Zmiany tendinopatyczne. No wielokrotne kolano, skoczka, nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Zresztą mój fizjoterapeuta bardzo często mi mówił, że masz więzadło pogrubiałe, pogru ja o tym wiedziałem. Obrzęk okolicznych powierzchni powierzchownych tkanek od stanu zapalnego. Tkanek miękkich. Radi radiologicznie obraz przemawia za przewlekłą jałową martwicą kuzowatości kości pszczelowej. Mam kurwa przewlekłą chorobę w wieku dziecięcego, gdzie chorują dzieciaki w wieku dojrzewania między 12 a 15 rokiem życia. What the fuck? Dobra, no taki mój urok, zresztą mi, mi or, chirurg ortopeda powiedział, że no taki urok, że mi się tworzą tamte zwapnienia. Idziemy dalej. Mierne, nasilone zmiany tendinopatyczne ścięgna mięśnia czworogłowego uda. Jest ok. W zakresie ścięgna widoczne pojedyncze zwapnienie 4 mm. Jest, nie przeszkadza, żadnych dolegliwości bólowych nigdy tam nie mam. Więc zadło krzyżowe przednie o zachowanej ciągłości. Miazga. O częściowo podwyższonej IS z niewielkimi przestrzeniami płynowymi zlokalizowanymi pomiędzy włóknami. Częściowe uszkodzenie. Gdzieś widocznie nie wiem, nie przypominam sobie żadnego urazu. Musiałem gdzieś po prostu naciągnąć, naderwać właśnie. Yy, acl -a. aczkolwiek wszystkie testy, jakie miałem, stabilności i tak dalej, wszystkie są ujemne. Jest wszystko ok, mam stabilne kolano, elegancko. Idziemy dalej. Yy, więzadło krzyżowe tylne, więzadła poboczne, troczki rzepkowe o prawidłowej strukturze, jednorodnym sygnale i zachowanej ciągłości. Miazga. Obraz cięgien gęsiej stopki bez zmian. Łąkotki o prawidłowej morfologii bez cech uszkodzenia po 20 latach skakania i napierdalania tak zaawansowanych metod skocznościowych, że sobie nie wyobrażacie. Sząstka stawowa, prawidłowa, bez widocznych zmian chondromalacyjnych. Mniej niż stopień pierwszy. Rzepka typ pierwszy według Wiberga ustawiona prawidłowo ciało hoffy bez przerostu w części górno-zewnętrznej ciała tłuszczowego obecny obrzęk oraz zmiany włókniste więc to jest możliwe, że coś związane z tymi torbielami czy coś, coś co tam mi mówił ortopeda tkanki miękkie około stawowe bez zmian o znaczeniu patologicznym gdyby się zastanowić po 20 latach napierdalania mam lepsze kolano niż 90% ludzi Mam stan zapalny i mam tą guzowatość przerośniętą, te zwapnienia, te odłamki. Ortopeda mi zasugerował, że jeśli, dał mi zalecenia: jeśli nie opanuję tego w kilka tygodni, naprawdę mocnego odciążenia kończyny, rehabilitacji, fali uderzeniowej, laseru wysokoenergetycznego, odrolowania, od takich wszystkich metod, które można. Zastosować, suplementację i tak dalej, to można zdecydować się na zabieg chirurgiczny. Ale mówi, na chwilę obecną ja się nawet nie kwalifikuje do zabiegu chirurgicznego. No, ale jednak te zwapnienia okresowo powodują u mnie i ta torbil czy co tam jest, taki ból, że no nie da się trenować. I jeśli w 4 tygodnie. Nie opanuje tego stanu zapalnego i nie będzie jakiejś znaczącej poprawy. Decyduje się po prostu na zabieg chirurgiczny, który kosztuje mnie 4000 zł, artroskopowo usuwają mi te odłamki zwapnienia i jest zajebiście. Hmm. Kto wysoko skacze, ten krótko skacze podobno. No, to co? last dance. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it. Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Tired of starting over, stop giving up.